Cześć kochani, kolejny raz film z serii Gadanko z samochodu. Tym razem jestem na parkingu, a to dlatego, że jestem akurat pod Warszawą, a wiadomo, że tutaj ruch zdecydowanie większy i trzeba mieć oczy dookoła głowy, także wolałam zatrzymać się i pogadać sobie z Wami. Przez to, co dzisiaj za oknem, mam nadzieję, że widać, o tutaj na górze, to, co widać przez moje okno, to jest słońce i piękna pogoda. I właśnie o słońcu chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Pisząc książkę Polski przewodnik paleo, do której moją rolą było pisanie treści, Kasia robiła tam piękne zdjęcia, pisała przepisy. Pisząc tą książkę, poruszyłam bardzo ważny temat, nie tylko związany z dietą, ale również poruszyłam temat takiego stylu życia, takiego szerokiego podejścia do człowieka. Człowiek jest oczywiście bardziej złożoną jednostką. Jednym z tych tematów było to, że jak opisywałam, jak żyli ludzie pradawni, to zwracałam uwagę na to, że ludzie pradawni nie mieli światła. My nie jesteśmy jakby stworzeni do tego, żeby funkcjonować w nocy. Niektórzy mówią, że są nocnymi sowami, a inni mówią, że są skowronkami. Otóż śmiem twierdzić, że sowy to są osoby, które mają zaburzony rytm dobowy. To są osoby, które mają najprawdopodobniej zaburzone wydzielanie kortyzolu. Kortyzol jest naturalnie rano wyższy. To jest taki zwany efekt brzasku, który nas budzi wieczorem, jest naturalnie niższy, dzięki czemu możemy zasypiać. Tu jest również kwestia wydzielania się melatoniny. Melatonina jest hormonem, który nas usypia i on się naturalnie zaczyna wytwarzać wieczorem. Jego prawidłowe wytwarzanie jest uzależnione od tego również, czy my przebywamy na słońcu, czy patrzymy na słońce. Najlepiej, jeżeli jest oczywiście to na zewnątrz, poza szybami, nasza przysadka mózgowa poprzez oczy musi dostawać pełne spektrum światła. Troszkę mówię chaotycznie, ale chcę powiedzieć, że słońce jest najsilniejszym regulatorem naszego układu hormonalnego. Jest bardzo ważne z punktu widzenia choćby melatoniny, która jest silnym antyoksydantem, a przecież żyjemy w takich czasach, w których mocno się stresujemy, niszczymy nasz organizm, więc ta melatonina jest nam potrzebna do prawidłowego snu, ale również do naprawy tego naszego organizmu. Wiele kobiet ma problemy hormonalne. Czy to są zaburzone miesiączki, czy insulinooporność, czy problem z tarczycą. W każdej tej sytuacji, jeżeli nie jedynym lekarstwem, to jednym z takich bardzo ważnych aspektów jest właśnie działanie światła słonecznego. Kochani, jak najczęściej chodźcie na spacery, chodźcie po dworze bez okularów słonecznych. Ja wiem, że mnie teraz przeklną wszyscy optycy, okuliści. Szczerze mówiąc, niech sobie przeklinają, ja wiem swoje. Badania pokazują, że oczy potrzebują światła i potrzebują pełnego spektrum światła. Ja nie każę Wam chodzić po białych chodnikach, po śniegu, czy przyjmować światło, które się odbija od wody, bo rzeczywiście takie światło będzie dla naszych oczu zbyt męczące i być może szkodliwe. Natomiast chodzi mi o takie światło słoneczne, jakie teraz widzimy za oknem. To nie jest jakieś mocne światło słoneczne, nie będzie to światło odbite. Idealnie, jeżeli pójdziemy w las, pójdziemy na łąkę, bo dodatkowo jeszcze patrzenie na zielony kolor wpływa korzystnie na funkcję naszego mózgu. Jesteśmy bardziej kreatywni, jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy bardziej twórczy. Można powiedzieć, że nawet zwiększa się nasza inteligencja. I teraz pytanie, czy jest to do końca tylko i wyłącznie kwestia zielonego koloru, czy jest to po prostu kwestia tego, że odpoczywamy, że chodzimy na spacer. No to w sumie chyba nie ma znaczenia, tak? Wspólny mianownik tego wszystkiego jest wychodź na zewnątrz, wychodź na spacer. Ale nie do centrów handlowych, bo badania pokazywały tutaj, o czym również pisałam w mojej książce, że osoby, które chodziły do centrów handlowych na spacer, nie miały takich samych efektów, jak te, które chodziły na spacer tam, gdzie była zieleń, czyli drzewa, trawa, no czyli na łono przyrody. Kochani, słońce, najsilniejszy regulator przysadki mózgowej, w ogóle całej gospodarki hormonalnej. Jeżeli to słońce oddziałuje na przysadkę mózgową, a przysadka mózgowa dalej, to zobacz, jaki może być to ciąg powiązań.
jeżeli nie ma właściwej stymulacji, to później dalej nie ma właściwej stymulacji nadnerczy. Jeżeli nie ma właściwej stymulacji nadnerczy, to można mieć problem ze wszystkim, z gospodarką hormonalną naszą płciową, ale również problem z wydzielaniem się kortyzolu. Może go być za mało, może być go za dużo, bo jeżeli nadmiernie się stresujemy, tego się cały czas duża ilość produkuje, aż w końcu dochodzi do tak zwanego wyczerpania nadnerczy, ale to tak zwany efekt pseudo-wyczerpanych nadnerczy może być związany ze stanem zapalnym w organizmie. Skąd się bierze stan zapalny? Możesz mieć zepsute zęby, możesz mieć pasożyty, możesz mieć dysbiozę w jelitach. Dysbiozę możesz mieć dlatego, że się stresujesz. Jak się stresujesz, to niszczysz sobie korzystną florę jelitową. Jak niszczysz korzystną, no to wtedy pojawi się stan zapalny. A stan zapalny w organizmie przecież powinien być równoważony czymś, tak? Tutaj jednym z takich czynników, które mogą korzystnie wpływać w aspekcie właśnie stanów zapalnych, jest melatonina, która się będzie wydzielać pod wpływem światła słonecznego, którym my się naświetlamy w ciągu dnia, ale również to, co jest bardzo ważne, nie naświetlania się światłem niebieskim. Kochani, zobaczcie, co się dzieje. Teraz jest godzina 17, to jest kwiecień i to słońce jest takie, ja nie wiem, czy to widać, ono jest takie już lekko czerwonawe, tak? Czyli nasz mózg chce wieczorem widzieć bardziej czerwone, ciepłe światło i to jest taki sygnał dla przysadki mózgowej, szykujemy się do snu. Więc jeżeli Ty poprzebywasz sobie na dworze, ale później przyjdziesz z powrotem do domu i włączysz sobie smartfona, włączysz sobie telewizor i ostrzygniesz się niebieskim światłem, to niestety, ale zablokujesz sobie wytwarzanie melatoniny. Więc dla tej melatoniny, która ma działanie również antyoksydacyjne i będzie naprawiała to, co się uszkodziło i będzie zmniejszała stany zapalne w organizmie, bardzo jest ważne światło słoneczne w ciągu dnia i brak światła niebieskiego z telefonów, z telewizorów, więc detoks jest mile widziany. Kochani, jest coraz cieplej, jest coraz ładniej. Chodźcie na spacery i nie patrzcie wieczorem w telefony, a wierzbicką możecie sobie pooglądać przecież rano. Jeżeli macie pytania, bo na pewno wszystkiego na temat słońca nie powiedziałam, to oczywiście tam na dole piszcie. Ja postaram się nagrać kolejny film. Jeżeli Wam się film podobał, a wierzę, że tak, to oczywiście łapka w górę, lajkujemy, kochani. No i zachęcam, subskrybujcie kanał Iwen Dietetyka Kliniczna, ale również playlistę, którą właśnie oglądacie. Do zobaczenia. Pięknego dnia i idźcie koniecznie na spacer.